Witam wszystkich. Dzisiaj będę próbował prądnicę wymienić na alternator. Taki oto zakupiłem za kwotę niecałych 400 zł. Tak plus minus 400 z wysyłką. Pierwszą rzeczą, jaką robię, to wykręcam prądnicę. Tutaj mamy jedną śrubę z nakrętką, tutaj jest druga, tutaj do naciągu jest trzecia. Klucz, tutaj mam 14, tu mam 13 i tu też jest 13. Już teraz wam mogę powiedzieć, że u mnie zielony przewodzik służy jako wzbudzenie, bo sprawdzałem, czy na nim jest napięcie. Jest 12 V. Bo patrzyłem pod stacyjkę na regulator, który idzie od kontrolki do regulatora i idzie do prądnicy. Tutaj akurat widziałem, że tam wchodzi zielony, tu wychodzi zielony. Miennikiem go sprawdziłem, jest ten z boku tu zamontowany. To ten wam będzie potrzebny, żeby go do alternatora podłączyć. Te dwa pewnie utniemy i zaizolujemy. Uchwyt jest wyciągnięty, wykręcony. Na trzech śrubach się trzyma. Wykręcony jest z tego powodu, że tu jest chyba 8 dziura albo mniejsza, a dostajemy taką oto śrubę dwustronnie gwintowaną, która jest 10, która ma średnicę 10. Nie przechodzi, trzeba to rozwiercić po prostu. A żeby to rozwiercić, to trzeba to wykręcić. Dobra, jakoś siedzi. To mocowanie, jak będziecie przykręcać na tych trzech śrubach, pamiętajcie o tym, żeby ustawić je w tej samej mniej więcej pozycji, bo te dziury są lekko tak wycięte w prawą i w lewą stronę poszerzone, także można je trochę ustawiać pod różnymi kątami. To zwróćcie uwagę, jak to było na śrubach. Jak będziecie zakładać alternator, to pamiętajcie, że ten drut dwustronnie gwintowany wysuwacie w tamtą stronę, w stronę chłodnicy, żeby było najłatwiej. Alternator najpierw zakładacie na pasek, potem wsuwacie tu w to miejsce alternator, wbijacie trochę ten drut z tamtej strony, zakładacie tu tą tulejeczkę i dopiero go do końca wpychacie, bo inaczej nie dacie rady. Teraz kolejne, co będę robił, to chyba obrócę akumulatory. Pamiętajcie, że najprostsze rzeczy są najtrudniejsze do zrobienia. Otóż to, co miało mi zająć 5 minut, czyli obrócenie akumulatora, jednej rzeczy nie przewidziałem. Iż klema plusowa różni się wymiarami od klemy minusowej. I przy obracaniu akumulatora zaczynają nam te wszystkie klemy nie pasować. Tą minusową już zmieniłem. Plusową jeszcze nie, bo tu jest ta stara zakuta. Trzeba ją boszem będzie ciąć, żeby się do niej dobrać. To jak będziecie, jak macie starą trzestkę tego typu, gdzie był plus na masie i chcecie zakładać jak alternator, pamiętajcie, żeby kupić klemy plusową i minusową. Chyba że macie takie przykręcane tu z tej strony i z tamtej i nie trzeba ich będzie ciąć, tylko można będzie je wykręcić i zmienić, po prostu z tej strony na tamtą przerzucić. Jest ten przewód z tyłu, co jest. Można go wygiąć w drugą stronę i po prostu zamienić z prawej na lewą miejscami. Da się go wygiąć, on nawet ładnie leży. Wygięty w inną stronę niż był przedtem. On się jeszcze z czasem na pewno ułoży w tej pozycji, co jest. Ten przewód plusowy puściłem tutaj za filtrem. Tutaj za tymi przewodami, gdzie przy rozruszniku jest przykręcony tutaj. Niestety pod rozrusznikiem by ładnie wyglądał, jakby go
chciał puścić, tylko trochę za krótki przewód zrobili, ciachnęli. Te 10 cm to by starczyło idealnie dodatkowo. Ale tutaj tak na krótko go nie chciałem łączyć, czyli z tego punktu do tego, bo to by tak brzydko wyglądało. To go puściłem za tym, za filtrem. No i by pasowało jeszcze go pod rozrusznikiem puścić, żeby tu jak ta wiązka wychodzi, tutaj ta. O, tutaj ładnie idzie i wchodzi w to. Tak jak widzicie, to by to fajnie wyglądało. Jeszcze muszę ciachnąć ten konektorek i założyć płaski, żeby go tutaj podłączyć pod ten zacisk, tutaj ten. Naciągnąć go. Naciągnąć pasek, bo jeszcze jest nie naciągnięty. No i odpalamy ciągnik. Zobaczymy, czy to zadziała, czy gdzieś błędu nie popełniłem. Mam nadzieję, że nie. Zaraz zobaczymy. Dobra, to wszystko mamy zrobione. Pasek jest naciągnięty sztywno. Tutaj mamy nakrętki z jednej, z drugiej strony zakręcone. Tutaj zielony przewodzik podłączony. Dalej tutaj do ładowania idzie do rozrusznika. Akumulatory mam obrócone. Tutaj jedna klema wymieniona. Tutaj jest druga wymieniona. Tutaj od spodu, jak widzicie, tu są te dwa zielone przewody koszulką termokurczliwą ściągnięte, skręcone, i drugą koszulką, tą czerwoną, zaizolowane, tak żeby się nigdzie czasami nie dotkły. Jak widzicie, regulatora już tu nie ma, wyciągnięty. Teraz mogę przejść do podsumowania tego alternatora. Dałem za niego 400 zł. Montowałem go 26 kwietnia 2017 roku. Dzisiaj mamy 17 stycznia 2018. To przez te kilka miesięcy już zdążył trochę, kilkanaście motogodzin nabić. Nic się z nim nie działo. Jedyny minus jego był taki, że po zakupie nie ładował, więc go zamontowałem i tak jeździłem, bo nie było jak zrobić, żeby go odesłać, bo tamten prądnica już była zdemontowana, także pasek musiał być jakoś napięty. To zamontowałem ten alternator, po dwóch dniach zaczął ładować. W Expomie stwierdzili, że się mogła jakaś szczotka zawiesić, przez to nie ładował. Jak już zaczął, to do tej pory pracuje. A drugim jego minusem jest, że się dość wysoko załącza, bo tam ponad 1200 obrotów. Zresztą zaraz wam pokażę, przy ilu startuje. Akumulator dobre. Miałem akumulatory z początku wymienić, ale mówię, na początek zacznę od alternatora. I na tych starych akumulatorach zapala bez problemu. Akumulatory są V6. Niedawno ciągnik uruchamiałem. Zobaczcie, ile mają. 13,2. Dobra, teraz zapalimy ciągnik. Zobaczycie. Trzy, cztery,
zapalimy światła. Zapalimy światła. Palą. No i jest. Ładuje pięknie. Ponad 1200 obrotów. Ta jedna rzecz jedynie mi nie pasuje, bo w 60 litewski załączy się przed 1000, tak chyba 900 obrotów się już uruchamia, a ten wysoko. To jedna rzecz, którą mogliby poprawić, a tak to ogólnie nie trzeba nic przerabiać. Idealnie pasuje, bo niektórzy mi polecali założyć od Poloneza, ale ta zabawa lekko nie dla mnie. Wolałem kupić taki i sprawdzić po prostu, jak długo pociągnie. Zamiast litewskiego wolę kupić polski i wspierać polską firmę. No, to tyle z tego materiału o alternatorze. Zapraszam na inne produkcje. Jeżeli się podobało albo pomogłem, zostawcie łapkę w górę. Zajrzyjcie na kanał. Jeżeli się podoba, zasubskrybujcie go. Tutaj macie filmy. Jeżeli nie widzieliście, to zapraszam. No i do zobaczenia. Do następnego. Hej.